Będąc w Bangkoku, trzeba obowiązkowo wybrać się na rejs łodzią po Klongach, czyli kanałach stolicy Tajlandii. Długie łodzie zabierające ponad 40 osób ze śrubami daleko za rufą rozwijają spore prędkości. Wsiadamy do kolejnej łodzi i ruszamy w rejs. Na razie płyniemy po rzece Menam. Tajowie nazywają klongami nie tylko sztuczne kanały centralnych równin Tajlandii, lecz również małe rzeki. Duża liczba kanałów w delcie rzeki Menam nadała Bangkokowi miano Wenecji Wschodu. Ten biały budynek to hangar dla królewskiej łodzi. Król co prawda ze względu na wiek z niej nie korzysta, ale złota łódź jest w stałej gotowości do użycia. Pierwszy klong został zbudowany w Tajlandii w XVI wieku z Zatoki Tajlandzkiej do ówczesnej stolicy Ayutthaya. Rozkwit w budowie kanałów miał miejsce w XVIII-XIX wieku. Przy rzece i klongach znajduje się wiele buddyjskich i nie tylko buddyjskich świątyń. Można do nich dostać się od strony wody, gdyż wybudowano przy nich przystanie i miejsca oczekiwania na łodzie. Budynki przy klongach mają różny charakter, od luksusowych posiadłości z ogrodem na dachu, do ledwo trzymających się ruder na palach. Klongi służyły nie tylko jako drogi transportowe, ale również miejsca pływających targów i odprowadzania ścieków. Dziś wiele z nich zasypano i zamieniono na ulice. Niewiele z nich służy jako atrakcja turystyczna. Znów mijamy jedną z buddyjskich świątyń z biało-złotym czedi. Wielu mieszkańców hoduje warany jako zwierzęta domowe. Jeden z nich wygrzewa swoje cielsko na betonowym brzegu. Buddyści wierzą, że karmienie zwierząt poprawia naszą karmę, co niweluje ewentualne złe uczynki i przydaje się w przyszłym życiu. W wodzie kotłują się duże sumy. Domostwa zbudowane przy klongach często mają niewielkie ogródki, w których można uprawiać rośliny będące składnikiem tajskiego pożywienia. Drewniane budynki wykonane są z drewna tekowego. Rudery przeplatają się z wilami. Miejsca przy klongu osiągają dziś wysokie ceny. W tym miejscu nasza łódź zawraca. Dla Bangkoku klongi pozostają problemem, bo utrudniają budowę dróg i budynków. Te apartamentowce zbudowano w celu wynajmu. Przy brzegu Menamu widać w całej krasie świątynię świtu Wat Arun, która powstała w tym miejscu, zanim przeniesiono stolicę do Bangkoku. Generał Thaksin przybył tu o świcie, stąd nazwa świątyni, która widnieje na 10-batowej monecie. Szkoda, że nie ma jeszcze zachodu słońca, bo mielibyśmy fantastyczny, pocztówkowy wręcz widok. Przy rzece rozłożyły się nie tylko świątynie buddyjskie. Są tu bowiem świątynie chrześcijańskie, meczety oraz świątynie buddyjskie w stylu chińskim. Tu widzimy meczet, a tu pagodę w stylu chińskim. Na drugim brzegu wznosi się świątynia chrześcijańska. Tu kończy się nasz ciekawy rejs po rzece i klongach.
Prawdziwy targ wodny i klongi, przy których zatrzymał się czas, zobaczymy już jutro w Damno Ensadua.